temacie. Dzisiaj zapraszam Was na film z mierzeniem ubrań plus size z nowego chińskiego sklepu o nazwie takiej, która łamie język, uwaga, Esprlia. Ten sklep nazywa się Esprlia i jest to sklep, chiński sklep z wyselekcjonowanymi ubraniami właśnie tylko dla dziewczyn plus size i ja dostałam od nich kodzik, mogłam sobie wybrać kilka ciuszków, żeby pokazać te ciuszki Wam i sprawdzić ten sklep, czy się nadaje, czy się nie nadaje, jakiej jakości są to ubrania i czy oczywiście ja Wam go polecę, czy go polecę, czy nie, tego dowiecie się na koniec tego filmiku. Powiem swoją opinię oraz ocenię całe to zamówienie. Zanim przejdziemy do mierzenia tych ciuszków, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, jeśli lubicie takie filmiki na moim kanale, koniecznie dajcie o tym znać. Oczywiście linki do tych wszystkich rzeczy, które Wam będę tutaj pokazywała, znajdziecie na dole w opisie. Tam też znajdziecie kod rabatowy, jeśli takowy znajdę, jeśli takowy będzie od nich tutaj rozdany dla Was na zamówienie, jakąś zniżeczkę. Mam nadzieję, że jakiś rabacik uda mi się dla Was wyciągnąć od nich. Jeśli tak, to wszystkie informacje znajdziecie standardowo na dole w opisie, więc zaczynajmy! Zaczynamy od tego sweterka, który mam na sobie. Jest to przecudowny, szary sweterek z takim dosyć pokaźnym dekoltem. Ten dekolt jest również z tyłu i również jest pokaźny, chociaż nie tak bardzo jak z przodu. Bardzo fajnie to wygląda. Ma taką fakturę wafelkową, taką troszeczkę właśnie jakby półprzeźroczystą, z takimi właśnie wywietrznikami, także jest taki lekki, jest taki bardziej właśnie na wiosnę, może na jakieś właśnie cieplejsze dni, ale dla mnie też idealnie sprawdzi się właśnie teraz na jesień, bo jest właśnie taki sweterkowy, mięciutki, cieplutki, ale nie do końca. Nie do końca. Rękaw ma taki dosyć długi, możecie zobaczyć, jest obszerny, rękaw obszerna, obszerny ściągacz przy nadgarstku. Tutaj naprawdę jest tego dużo, dużo materiału, więc ja je po prostu podwijam i wydaje mi się, że tak wygląda fajnie. Ja w ogóle w tym swetrze już występowałam, mogłyście zobaczyć mnie w tym sweterku do stylizacji z bordowymi spodniami. Jeśli jeszcze nie widziałyście, to tutaj Wam wstawię foteczkę i wydaje mi się, że sprawdzał się świetnie. Co prawda jest troszeczkę za krótki, ale jest tak w granicy. Jest w granicy, bo naprawdę się bardzo rozciąga. Zobaczcie, ile tutaj jest miejsca. Wejdzie tutaj jeszcze mój drugi biust. No i ja go lubię tak nosić, w ten sposób. Ten dekolt jest dosyć duży i wtedy ja sobie zsuwam sobie na jedno ramię i wtedy to wygląda tak, wygląda to troszeczkę nonszalancko, właśnie luźno, no i ta długość właśnie sięga, ta długość jest dłuższa, długość tego swetra jest właśnie wtedy taka, wiecie, sięga trochę niżej właśnie przez to jedno opuszczone ramię, także no bardzo mi się podoba. To, co mnie zaskoczyło, to materiał. Materiał jest niezwykle milutki, niezwykle oryginalny, troszeczkę przezroczysty. Będziecie mogły może zobaczyć z spodu moją bieliznę, mój biustonosz, ale jest naprawdę mięciutki, naprawdę taki przyjemny. Sprawdzę Wam teraz składzik. Składzik to 65 poliester, 35% bawełny, ale naprawdę dotyku jest fajny i wydawałoby się, że jest tutaj o wiele więcej tej bawełny niż jest właśnie na mesce. No fajny sweterek. Ja bardzo polecam. Na sobie mam rozmiar 3XL i wydaje mi się, że jakbym wzięła rozmiar mniejszy, to nie byłoby problemu. Byłby bardziej dopasowany, ale taki oversize'owy. Widzicie, możecie zobaczyć ten rękaw, jest jeszcze taki kimonowy. Także taki oversize'owy sweterek też spoko. Czas na płaszcz. Zamówiłam sobie płaszcz w kratkę, na sobie mam 4XL i zapragnęłam płaszczyka w kratkę, kolejnego w mojej kolekcji, takiego szarego z czerwonymi elementami. On jest ekstra, bo ma podwijane rękawy, także możecie podwinąć ten rękaw, zobaczcie, i taki płaszczyk mieć właśnie z podwiniętym rękawem. Dodatkowo tutaj jest guziczek i spod spodu, czekajcie, bo jak ubierałam, to wyczuwałam, jest,
spod spodu wychodzi taka tasiemka, którą możecie właśnie złapać na rękaw, on się nie będzie wam odwijał. No i słuchajcie, no fajnie się prezentuje, nie? Całkiem spoko. Płaszczyk dłuższy za pupę, nawet powiedziałabym, że w połowie uda się kończy, nie jest zapinany, jest taki puszczony tutaj z przodu. Jeszcze czekajcie, sprawdzam kieszenie. Kieszeni nie ma. No i słuchajcie, to co mi przyszło, mnie troszeczkę rozczarowało jednak. Przyszła do mnie taka szmatka. To jest taki materiał, możecie zobaczyć, że to jest takie trochę przezroczyste, półprzezroczyste. Taka szmatka, która przypomina mi koszulę. No po prostu to jakbym narzuciła na siebie koszulę w kratkę. On tutaj jest na mnie spoko. W biusie, tak jak wspominałam, mam rozmiar 4XL, więc spoko, no ale nie wygląda to zbyt fajnie. Jakoś tak mi się wydaje, że wygląda to bardzo słabo, bardzo chińsko, bardzo tandetnie. Tym bardziej, że pod spodem mam ubrany sweter i no nie wiem, no po prostu widać ten materiał, że to jest bardzo cienki materiał, że to jest raczej takie właśnie ala koszulowe. Także wielka szkoda, że nie było gdzieś dopisane na stronie, czy nie wiem, że ja nie zwróciłam na to uwagi. No w każdym razie jest mega, mega cienki ten płaszcz. Półpłaszcz, narzutka, ściągnę go od razu i tak pokażę wam pod światło, żebyście może zobaczyli jego. Czy wy to widzicie po prostu? To jest taki półprzeźroczysty materiał, dosyć fajny w dotyku, nie powiem, że nie jest błyszczący i na koszulę by się nadawał, jeśli byłaby z tego zrobiona koszula, to spoko, jest mięciutka i nie drapie. Czekajcie, sprawdzę jeszcze skład, tutaj pull tam 97% poliester, 3% spandex i to jest absolutnie nieprawda, bo nic tutaj absolutnie się nie rozciąga, nic. Zobaczcie. Nie jest to rozciągliwy materiał, więc skład z tej metki jest nieprawdziwy. No i tego płaszcza niestety wam no nie polecam. Kolejna rzecz, którą tutaj mierzę, to taka czerwona koszula, czerwona bluzka w biało-czarne kropeczki z takim latającym dekoltem, z takim dekoltem, przy którym znajduje się właśnie falbanka z tego samego właśnie materiału. Mamy tutaj długi rękaw, przy rękawie na końcu mamy gumkę taką dosyć rozciągniętą, taką zwiewną, także też spokojnie zwiewną gumkę. Taką wiecie, rozciągniętą, także też spokojnie mogę sobie podwinąć rękach. I teraz tak, bardzo dużo w tej bluzce się dzieje. Na dole mamy gumkę i długość tej bluzki sięga mi do pępka. Ona jest taka właśnie jakby ma być taka zbluzowana. W biuście jest wszystko w porządku, w ogóle to mam na sobie rozmiar 4XL. I tutaj w biuście są falbanki. Ale ta bluzka też się zakłada, przy czym na dole jest ściągnięta, to założenie zaczyna się od dołu, jednego materiału na drugi. Tutaj jest spięta, możecie zobaczyć, jak ja to wszystko tu rozsunę, wyłania się mój biust i właśnie tak próbuję to założyć w ten sposób, żeby ta jedna część z falbankami wlazła tam pod spód i druga część z falbankami przykryła to. Ale nie wiem, kto to uszył, nie wiem na jakiej zasadzie to miało być, że tak jakby z tej strony ta falbanka jest tak jakby biała, więc jak ja ją tutaj tak zakładam, to wygląda masakrycznie, więc ona musi być jakby odkryta. Z tej strony falbanka musi być odkryta, no i ja nie wiem. Ja za bardzo nie wiem, albo ta falbanka jest źle przyszyta, albo to tutaj ma się tak dziać, to ma tutaj wirować, falować i nie wiadomo jeszcze co. Nie wiem, na dole też mamy szarfę, dodatkową szarfę, taką raczej zdobna. Raczej nim jakoś bardzo sobie nie ściśniecie tego dołu, dlatego że na dole jest gumka, więc jakoś strasznie sobie tego nie ściśniecie. W każdym razie taka szarfa zwisająca tutaj na dole wygląda fajnie. Tak z daleka ta bluzka wygląda fajnie, no ale... Tak jak mówię, dzieje się na niej dużo. Jest tutaj możliwość tego, że biust wyskoczy na zewnątrz.
I nie do końca mi się to podoba, plus długość, no chyba, że do jakichś wysokich spodni, do spodni z wysokim stanem to by wyglądało fajnie, może do czarnych rurek, wtedy taka zwariowana góra byłaby jak najbardziej na tak. Ja nie wiem, mam takie bardzo, bardzo mieszane uczucia i biję się w głowie z sobą, co z nią zrobić, czy ją zostawić, czy nie zostawić. Nie wiem, dajcie mi znać, jeśli będziecie zainteresowane, to piszcie. W każdym razie wydaje mi się, że jakby ktoś miał mniejszy biust, to wtedy może, bo nad nim się tutaj troszeczkę tak opina, to wtedy to zbluzowanie byłoby takie bardziej fifa-rafa, wiecie? I nie rozchodziłabym się w biuście, takie mam wrażenie. Także, co zrobić? Kolejna rzecz, która mi się spodobała, to również rzecz w kropki. Bordowa sukienka w kropki, odcinana pod biustem, możecie zobaczyć, rozkloszowująca się do dołu, zapinana z przodu na takie czarne guziczki. Nie wiem, czy wy cokolwiek zobaczycie, jeśli nie, to zobaczycie na przebitce. Przepiękna jest to sukienka, naprawdę zakochana jestem. Przy rękawie mamy mankiet, zapinana jest po prostu tutaj długi rękaw. Elegancko wszystko, mamy meteczkę, rozmiar 4XL. Wydawałoby się wszystko idealnie, ale nie. Nie zapnę się w niej, także wydaje mi się, że ta sukienka będzie dobra na osoby, które mają jakieś 110, 115 w biuście, na pewno mniej w brzuchu niż ja. No, mamy tutaj takie odcinanie w biuście, możecie zobaczyć, że ona się rozszerza tutaj od dołu, jest taka bardziej marszczona. No, ale tutaj w pasie trzeba mieć talię osy jednak, której ja nie posiadam. Szukam teraz na szybkości metki. Słuchajcie, nie mam metki. Jest to materiał taki dosyć sztuczny, ale wyczuwam tu trochę wiskozy, bo jednak to jest taki matowy materiał, bardzo zwiewny i no ja wyczuwam w tym wiskozę jednak. Jednak jest to sukienka, która jest godna polecenia i tak naprawdę... No naprawdę żałuję, że nie wejdę w nią, no ale no trudno. Także materiał jest bardzo wiskozowy, krój super i wydaje mi się, że byłaby na mnie dobra. Krój byłby fajny, krój byłby fajny, ja lubię takie sukienki, oczywiście przeszyłabym sobie ją przez środek, żeby się nie rozpinała, zakładałabym ją przez głowę, no ale to wszystko. Kolejna rzecz, którą mam wam do pokazania, to hit tego zamówienia. Ja w tej sukience już... No z 5 razy wystąpiłam, jak nie więcej. I słuchajcie, jest to przecudowna, patchworkowa sukienka w kolorach właśnie takiego miodu, czerni, brązu, z długim rękawem. Ona jest tutaj właśnie taka, jak mówiłam, patchworkowa, czyli tutaj troszeczkę mamy takiego materiału jakby wzorzystego, trochę liści, trochę roślin, także tak, tutaj mam rozmiar 4XL i jak mogłyście zobaczyć, długi rękaw, ja ten rękaw podwijam, bo on jest taki dosyć właśnie szeroki tutaj, także spokojnie sobie go tutaj podwijam do łokcia, taki 3/4, wtedy ta sukienka podoba mi się o wiele, wiele bardziej. On tutaj z przodu jest zakładana, ta zakładka naprawdę bardzo się rozszerzała, bardzo wystawał biust. Na zdjęciach będziecie mogły zobaczyć, że rzeczywiście gdzieś tam po prostu ten dekolt był zdecydowanie za duży, więc poprosiłam moją mamę, żeby mi przyszyła tutaj ten dekolt, także on już jest przeszyty, on już jest stuningowany, ja już w niej śmigam, nic mi tutaj nie wylatuje. No wydaje mi się, że taki dekolt jest wystarczający, nie wiem. Dajcie mi znać, czy przesadzam, czy nie, no ale na co dzień wydaje mi się, że jak najbardziej jest spoko i nie zamierzam cały czas sprawdzać, czy coś mi widać, czy coś jest za dużo, czy... Taki dekolt jest wystarczający. Pod biustem mamy gumeczkę, taką bardzo rozciągliwą, no i na dole ta sukienka też jest zakładana. Także tutaj z jednej strony mamy założony materiał i z drugiej strony mamy założony materiał. Przy czym ten materiał jest naprawdę głęboko założony. Jeden i drugi, także tego założenia jest naprawdę sporo. Także nie musicie się przejmować, że coś wam zawieje, że wam zobaczy ktoś majtki, że coś jest nie tak. Wszystko jak najbardziej spoko. Jeśli chodzi o długość, to ta sukienka sięga mi w kolano, lekko za kolano. Przepięknie wyglądała do rudych kozaczków. Możecie zobaczyć rude kozaczki, żółta opaseczka. No iście jesienny look, iście jesienna sukienka. Naprawdę skradła moje serce. I teraz czas na małą anegdotkę.
Słuchajcie, bardzo często pytacie się mnie, po co ty zamawiasz ten poliester w Chinach? Czy zamawiając daną rzecz nie widzisz, że to jest poliestrowe? Nie czytasz opisów, nie widzisz, że tam jest taka informacja? I słuchajcie, ja robię to właśnie dla takich momentów jak ten. Ja zamawiając tą sukienkę, byłam przekonana, że w składzie będziemy mieć 97% poliestru i 3% spandeksu, więc na to byłam przygotowana. To, co do mnie przyszło, to absolutnie nie jest to, nie jest ten skład, który został podany na stronie. 3% spandeksu? Nie sądzę. Jak dla mnie jest to 100% wiskoza, ewentualnie z jakąś domieszką. Wiecie, że ja wiskozę kocham miłością szczerą. No rozpoznam ją wszędzie. Z jednej strony biały materiał, taki naprawdę płócienny, matowy. No wspaniały materiał, wiskozowa sukienka za tą cenę w tym sklepie. No po prostu oszalałam, więc właśnie. Zamawiając takie rzeczy, mam z tyłu głowy taką myśl, że może ktoś się pomylił, może coś z tymi sukienkami jednak jest w porządku, jednak przyjdą takie, jak się okazuje, takie, jak ja oczekuję. I nieraz się tak zdarzało i tym razem też się tak zdarzyło, że to, co jest na metce, nijak się ma do tego, co jest naprawdę w dotyku i mam wrażenie, że w tej sukience nastąpiła pomyłka w tym sklepie. Na pewno pomyłka nastąpiła, jeśli chodzi o ten sweterek, na pewno jeśli chodzi o bordową sukienkę w kropki i właściwie to większość składów z tego zamówienia jest taka troszeczkę podejrzana, no bo jednak jeśli widzę spandeks, słuchajcie, spandeks, ubranie ze spandeksem są super rozciągliwe, naprawdę, elastan, spandeks, poliester, jeśli jest taki poliester dosyć rozciągliwy, to również się rozciąga, ale kiedy materiał się nie rozciąga, kiedy czuję w dłoń, kiedy czuję w dotyku, no przecież nie jestem głupia, prawda? Więc dajcie mi znać, co sądzicie, jak wam się podoba, jak się prezentuje. No ja jestem zakochana i ja będę katowała tą sukienkę i w ogóle nie mogłam się doczekać, żeby w ogóle nagrać to Mierzymy i no... Ideał, który bardzo wam polecam. Link do niej zostawiam na dole, koniecznie sobie zerknijcie. Uwaga, kolejne moje odkrycie. Kolejne panterkowe odkrycie tego zamówienia. Do tej bluzki od razu wam powiem, że jest paseczek, można się przewiązać, można sobie podkreślić talię, to jest super, ale to jest taka koszula według mnie taka do puszczenia na wierzch, taka luźna, taka zwiewna. I tutaj też mamy ten wspaniały skład, 97% poliester, 3% spandeks. No gdzie? No gdzie, ja się pytam? Gdzie jest ten spandeks? Według mnie mamy taki kolejny raz 100% wiskozy, więc jest to kolejna perełka tego zamówienia. Czekajcie, spróbuję zapiąć mankiet, chociaż z tymi paznokciami to ja nie wiem. Jest, udało się, zobaczcie. Super mankiet z takim rozszerzonym rękawem, z takim naprawdę bufiastym rękawem, bym powiedziała. Tutaj przy dekolcie, ten dekolt jest taki, o, dotąd fajnie się układa, nie dusi, nie opiera się na szyi, z tyłu bluzka na karczku, znaczy pod karkiem, jak to się mówi, też jest taka zmarszczona, też tam jest sporo miejsca, jeśli chodzi o długość, to jest za pupę, taka właśnie bardziej tunika, no po prostu uwielbiam tą bluzkę i będę w niej chodzić, no po prostu naprawdę mi się podoba i materiał, to jest sztos. Widzę ją właśnie do skórzanych spodni, albo do ciemnych spodni, czarnych rurek. No po prostu będzie wyglądała idealnie i nie wiem, czy lepiej jest paskiem, czy lepiej puszczona taka luźno. Ja bym też tutaj, jeśli chodzi o rękaw, to bym go raczej wywinęła i też zrobiła taki 3/4, taką bluzkę 3/4. No wtedy bardziej mi się podoba, no ale jest ten długi rękaw, jest ta bufiasta koszula. No i właśnie. Dla takich momentów warto robić zamówienia w Chinach, warto zamawiać ten poliester. Nie wszystko jest takie cudowne z tego sklepu.
I mam wam tutaj do pokazania coś, co nie jest cudowne, a są to leggingsy. Poczułam ochotę zamówienia sobie właśnie leggingsów, sprawdzenia, jakie są u nich leggingsy. W ogóle ostatnio bardzo lubię skórzane rzeczy, skórzane ubrania, skórzane spodnie, więc pomyślałam, że takie leggingsy, właśnie możecie zobaczyć, że one sprawiają wrażenie takich mokrych, takich właśnie ala lateksowych. One są bardzo rozciągliwe, bardzo elastyczne. Słuchajcie, ja wam tutaj ich nie będę przymierzała, one są na mnie dobre, może nawet są troszeczkę za luźne. Ten materiał jest naprawdę luźny i zobaczcie. Zobaczcie, jakie one są prześwitujące. Jak ja je ubrałam, mój syn nie zobaczył. To po prostu powiedział nie. Mamo, nie. Wszystko w nich widać, dosłownie wszystko. Wszystko w nich widać. No jeżeli ja je biorę w ten sposób i wy mnie widzicie za nimi po prostu, i to jest tak cienki materiał, cała dupa na wierzchu, całe majty na wierzchu. To jest tak przezroczyste, to się nawet nie nadaje do chodzenia po domu, bo one są jakby tak bardzo rozciągliwe, że w pewnym czasie robi się taki fałd. Wszystko jest fajne, dopóki te portki są obcisłe i dopóki ładnie błyszczą na nodze, są opięte. A jeżeli one zaczynają się marszczyć, jeżeli one zaczynają się tak, wiecie, no to wygląda bardzo słabo. To wygląda bardzo słabo, no co wam będę mówić. Mam tutaj rozmiar 3XL. No i out, no i out, no po prostu wpadł, nie? No i cześć. Kolejna rzecz, którą dostałam w gratisie, to taka czarna bluza z kartkiem Moro. Ja nie pamiętam, nie przypominam sobie, żebym ją zamawiała. W każdym razie wygląda tak. Czarny rękaw, długi ściągacz, złoty zamek. Tutaj od razu wam też mówię, że ten zamek jest taki nieprzyjemny, właśnie zahacza o paznokcie. Jest dosyć długa, co jest fajne, jest taka w połowę pupy. No taka narzucona, wygląda całkiem spoko, ale jest bardzo cienka. Jest bardzo cienka i no w dotyku jest troszeczkę... No, taka sobie bym powiedziała. Jest to taka sobie bluza. To jest ten typ bluzy, która zaraz się skulkuje. Ja w zeszłym roku miałam kilka takich bluz właśnie z Shein'u i one się od razu skulkowały, od razu wyglądały takie na zmachacone i takie jakby po prostu, nie wiem, tak jakbym w nich chodziła co najmniej 5 lat. Także jestem już uczulona na takie bluzy, takich bluz nie chcę i tak. No prezentuje się tak, zobaczcie, z przodu, z tyłu, nawet ma kaptur, sobie go tutaj zarzucę, kaptur jest grubszy niż cała ta bluza razem wzięta, o, taki dosyć spok kaptur, na tym kapturze też jest Moro, ja się w niej nie zasunę, znaczy zasunę się, ale wyglądam jak idź i nie wracaj, naprawdę jest bardzo na mnie obcisła, mam na sobie rozmiar 4XL, no jest taka w porządku, ani dupy nie urywa, ani nie jestem nią jakoś strasznie zachwycona, ani też nie jest bardzo zła. Także taka średnia. I ostatnia rzecz z tego zamówienia to taki beżowy, nudziakowy sweterek z długim rękawem. Możecie zobaczyć, ten rękaw jest naprawdę szeroki. Nie wiem, co nie ma z tymi rękawami. Naprawdę, to jest ściągacz, jest szeroki. Ten cały rękaw jest szeroki i on tutaj też jest taki dosyć szeroki, taki oversize'owy. Ja mam na sobie rozmiar 4XL. No jest nam troszeczkę krótki. Jest o wiele bardziej krótszy niż właśnie tamten szary sweterek poprzedni, aczkolwiek zwrócił na mnie uwagę przez tą koroneczkę. Możecie zobaczyć, tutaj przy dekolcie ma taką delikatną koroneczkę przyszytą z tego samego koloru, co właśnie jest ten sweter. No i na zimę bardzo mi się podobają tego typu połączenia. Podoba mi się połączenie takiego grubego, ciężkiego swetra, z którego spod spodu wystaje taka delikatna bielizna koronkowa, ewentualnie jakiś top właśnie z takimi koronkowymi tutaj dodatkami. No i pomyślałam, że takie dwa w jednym od razu w sweterku, w takim nudziakowym sweterku na jesień i zimę będzie spoko. Niestety, no tak jak mówiłam, nie do obejścia jest ta długość. Może jak ktoś będzie miał mniejszy biust, to on się tutaj wtedy fajnie ułoży i będzie dłuższy. W każdym razie, no jak sobie go ułożę, jest ok. Jak podniosę ręce, gdzieś zacznę się ruszać, no to...
bandzior mam na wierzchu. Ja w niej bodajże nagrywałam jeden filmik, no bardzo fajnie mi się nagrywa, ponieważ wy widzicie mnie dotąd do biustu, no ale jednak. No ale jednak co, zostawić go tylko do nagrywania? Nie wiem, nie jestem przekonana. No i oczywiście rękaw już mam podwinięty, już mam wyciągnięty do łokcia. W dotyku jest bardzo miękki, nie jest może aż tak miękki jak tamten szary. Sprawdzę metkę, co mi tutaj piszą, 65% poliester, 35% bawełny. No tutaj bym powiedziała, że rzeczywiście możliwe, że jest tyle poliestru, bo jest taki dosyć śliskawy, ale i tak według mnie prezentuje się fajnie, tak właśnie nudziakowo, tak właśnie jesiennie. Dajcie mi znać, co sądzicie. Czy wspominałam, że mam na sobie 4XL? Tak, no to właśnie, taki sweterek. I to już całe moje zamówienie, wszystko co chciałam wam pokazać, wszystkie rzeczy. I muszę wam powiedzieć, że jestem troszeczkę skołowana, jestem troszeczkę też rozdarta, bo pojawiły się takie shitowe rzeczy, jak te leginsy błyszczące. Nie przypominajcie mi, jak ten płaszcz w kratkę, nietrafiony rozmiar, tak jak bordowa sukienka w kropki, ale pojawiły się też perełki. Pojawiły się perełki, tak jak patchworkowa sukienka, tak jak zwierzęca tunika, sweterek. No nie wiem, mam wrażenie, że ten sklep nadal jest dla mnie zagadką i to zamówienie oznaczałabym jako 3 plus, 4 minus, aczkolwiek jestem jego bardzo ciekawa i ciekawa jestem, jeśli pojawi się okazja przetestowania tego sklepu jeszcze raz, na pewno go przetestuję, na pewno jeszcze sprawdzę te rozmiary, na pewno sprawdzę te ciuchy, bo naprawdę jest coś dziwnego, żeby były takie pomyłki, jeśli chodzi o składy materiałów. W każdym razie, no, ja go w miarę polecam. Wiadomo, mamy tutaj rosyjską ruletkę. Raz się trafi, raz się nie trafi, ale jeśli się trafi coś fajnego, jeśli trafi się fajna sukienka wiskozowa z fajnym składem, dobrze leży, no to... No co ja wam powiem? No co ja wam powiem? Jeśli trafi się shit, no to trafi się shit. No to trudno, no to zdarza się. Także to jest takie 50-50, możecie ryzykować, jeśli chcecie, możecie sprawdzać, jeśli coś was zainteresowało. Na pewno to, co ja wam tutaj polecam, jest sprawdzone i możecie brać tak jakby, no nie w ciemno, bo już wam tutaj to wszystko przetestowałam, więc linki do tych rzeczy zostawię wam na dole, szczególnie do tej sukienki patchworkowej, naprawdę jest tego warta. I ona chyba była na jakiejś przecenie, także koniecznie sobie zerknijcie. No i dajcie mi znać, co wam wpadło w oko, co wam się najbardziej spodobało, w czym ja fajnie wyglądałam, w czym nie fajnie wyglądałam. Piszcie na dole w komentarzach, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli lubicie tego typu filmiki, jeśli chcecie więcej testowania nowych sklepów na moim kanale, to koniecznie dajcie mi znać. Podpowiedzcie też, jakie sklepy chciałybyście zobaczyć właśnie u mnie na kanale. I tak właśnie, zapraszam do moich social mediów, zapraszam na Instagrama, zapraszam na Facebooka, zapraszam na bloga, tam też się dzieje, tam też są fajne rzeczy do obserwowania, coś zupełnie innego niż tutaj, tam też pokazuję, co tu mnie przybywa, na Facebooku sobie fajnie dyskutujemy, na blogu pojawiają się też wpisy dopełniające wszystko, co się tutaj dzieje, na przykład gdzie kupić kozaki na szeroką łydkę, na przykład gdzie kupić w ogóle spis pełny sklepów z większymi rozmiarami, znajduje się właśnie na moim blogu, także serdecznie, serdecznie was tam właśnie zapraszam. No i cóż, na dzisiaj to było wszystko, mam nadzieję, że czymś was zainspirowałam, mam nadzieję, że coś wam podpowiedziałam, że bawiliście się ze mną dobrze. Ja się z wami żegnam, cześć, pa!